Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Pytacie, co z tym napędem AWD? Czy można wgrać nowego softa, czy nie? Bo piszecie, że dzwonicie do ASO, mówią, że nie. No słuchajcie, ja też cały czas zgłębiam temat i też dzwoniłem naprawdę do 5 ASO w całej Polsce. Wszyscy mówią, że pierwszy raz słyszą, że jest to w ogóle niemożliwe. Tam, gdzie w tym ASO, gdzie Honda teraz jest naprawiona w Hondzie Archer, też mówią, że oni mi mogą grać w softa, ale tego, co komputer wykryje, czyli dla mojego rocznika. Oni nie mogą grać softa z polifta, że komputer ich nie przepuści. Tak mówią. Więc ja już zgłupiałem. Przypominam, na czym polega problem. W CRV-kach czwartej generacji przedliftowych, czyli w mojej, bo wy też mówiliście, że CRV-ka rusza zawsze z 4Q. To nieprawda. Moja wersja tak nie rusza. Polifty tak ruszają. Czyli moja rusza tak, że najpierw przód i jeżeli przód traci przyczepność, ma się dołączyć tył. Ale niestety dzieje się to tragicznie. Ten tył praktycznie się nie dołącza, co pokazywałem wam w tych testach i na rolkach i na śniegu. Ja tu, słuchajcie, ruszam z pełnej pyty, pełny gaz, nie leciutko. Więc koła przednie mielą na maksa i momentalnie powinien się włączyć tył, a się nie włącza. I nieważne, czy z trakcją, czy bez, zobaczcie tutaj, jak to wygląda. No słyszycie te obroty silnika, silnik wyje, przód mieli, a tył stoi. Dokładnie to samo pokazały testy na rolkach. Zresztą to była moja Honda testowana na kanale Dusza Niespokojna. I jak widać, ten tył coś tam idzie, zobaczcie. Także on się dołącza, ale generalnie bardzo słabo. Jeżeli tylko Honda była na dwóch przednich rolkach, to jest ten test, tylko przód na rolkach. I auto nie jest w stanie wyjechać z przodu, gdy właśnie przód traci trakcję. Coś próbuje, ale nie idzie. A w trzeciej generacji, słuchajcie, to szło bez problemu. Też właśnie na kanale Dusza Niespokojna 4x4. Przód na rolkach i bez zająknięcia wychodzi. I właśnie Honda się skapnęła, że jest problem i poprawili to w polifcie. O tym mówi przedstawiciel Hondy Plaza, gdzie tu w 2016 przedstawiał Hondę z poliftu. I on tłumaczy właśnie, o co chodzi. Napęd na cztery koła dołączał nam się, gdy był uślizg któregoś z kół. Tak było, że się dołączał. W tej wersji mamy załączone napęd na cztery koła i gdy jest przyczepność, odłącza nam napęd tylny. No i to, co wy mówicie, że ona rusza z czterech kół. Tak, właśnie poliftowa. Ona rusza z czterech kół zawsze i jak już jest ok, nie ma żadnego uślizgu, to wtedy tył jest odłączony, czyli działa to zupełnie inaczej. Pytanie, czy ten AWD jest w jakikolwiek sposób zmieniony, czy właśnie soft tyle zmienia. No i pytanie, jak wgrać soft? Pokazywałem wam, że o tym problemie mówiono już w 2014 roku na tym szwedzkim kanale, gdzie też właśnie przód stał na rolkach i Honda CRV zrobiła jedną wielką kupę, że tak powiem. A za chwilę testowali chyba Forda, tak, Forda Kugę i zobaczcie, jak Kuga bez problemu wychodzi. Bez zająknięcia. No i słuchajcie, odezwał się mój subskrybent Mirek, nagrał filmik, no jak widać ma przed lifta i mówi, że miał wgrywany soft. Zresztą to widać, mamy CRV-kę przedliftową i zobaczcie, jak on rusza, jak tył ładnie mieli. No u mnie jest to niemożliwe, więc jakoś ten soft wgrano. Więc dlaczego ASO o tym nie wiedzą, tak jak wy mówicie, że dzwonicie i ja dzwoniłem. Więc prośba do Mirka, żeby powiedział, w którym ASO i czy coś więcej, co oni ustawiali. Czy byli w stanie właśnie wgrać stricte od polifta, jak oni ustawili w swoim
komputerze w tym interfejsie diagnostycznym, skoro w innym ASO mówią, że to jest niemożliwe. Sprawdzali też, czy jest jakakolwiek aktualizacja oprogramowania pod moją Hondą i mówią, że nie ma. Więc mówią, że nawet nie ma sensu wgrywać, bo mi wgrają to samo. Więc pytanie, jak w tym przypadku zaznaczono, że jednak wgrano, na to wygląda, że ten software właśnie od Polifta. Dzięki, trzymajcie się.